Generał Tadeusz Rozwadowski 1866-1928. Jeden z najwybitniejszych polskich dowódców w dziejach. Między innymi obrońca polskiego Lwowa. Jego charakter oddają słowa, które wypowiedział po odmowie rozkazu przez naczelne dowództwo. Powziąłem niezłomną decyzję, a raczej zginąć z załogą, niż w myśl rozkazu naczelnego dowództwa opuścić Lwów. To on, w ogromnym stopniu, jego praca i charakter doprowadziły do wielkiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Przed bitwą wydał rozkaz numer 71, który nakazał przeczytać przed frontem wszystkich oddziałów. Brzmiał on tak. Bitwa dziś rozpoczęta pod Warszawą i Modlinem. Decydować będzie o losach dalszych całej Polski. Albo rozbijemy zupełnie dzicz bolszewicką i odaremnimy tym samym zamach sowiecki na niepodległość ojczyzny i byt narodu, albo ciężka niedola i nowe jarzmo czeka nas wszystkich bez wyjątku. Pomnij hasło odwiecznego. Bóg i ojczyzna. Natężymy też w tych dniach najbliższych wszystkie nasze siły, by zgnieść doszczętnie przewrotnego wroga, dybiącego na naszą zagładę. Ale my stolicy nie damy. Polskę od nich oswobodzimy i zgotujemy tej czerwonej hordzie takie przyjęcie, żeby nic z niej nie zostało. Po zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej, uważanej za 18. decydującą bitwę w dziejach świata, w kraju nastąpił podział, który doprowadził do przewrotu majowego w 1926 roku. Kilku wyższych oficerów, którzy stanęli na czele wojsk rządowych, byli to m.in. generał Tadeusz Rozwadowski i generał Włodzimierz Zagórski. Generał Włodzimierz Zagórski został prawdopodobnie skrytobójczo zamordowany. Natomiast śmierć generała Tadeusza Rozwadowskiego również pozostawiła wiele pytań. Cześć i chwała bohaterom.